pozwoliliśmy sobie zwołać konferencję prasową. Podobrnęliśmy, że tak powiem, do końca budowania drużyny. Chcieliśmy Państwa poinformować, jak to wygląda, jakie mamy plany na ten sezon. No i oczywiście, oczekujemy Państwa pytań. Są z nami dwie nasze zawodniczki. Magdzia Śliwa, która wraca do drużyny, oraz Kasia Urban, którą pewnie wszyscy znacie, ale ostatnimi czasy z siatkówki plażowej. Serdecznie witam drugiego trenera Leszka Rusa i nowego trenera od przygotowania motorycznego Łukasza Filipecki. Nie wiem, czy to się odmienia, czy się odmienia. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem wcześniej, dostaliście wszyscy informacje odnośnie składu. Ja tylko chciałem do tego dodać, że skład, który zbudowaliśmy, jest na miarę naszych finansów. Skład na pewno pozwoli nam podnieść poziom sportowy, a na pewno padną pytania o nasze cele na ten sezon. To ja uprzedzę, że na pewno będziemy starali się walczyć o któryś z medali. Takie minimum to jest powtórzenie wyniku z tego roku, aczkolwiek uważam, że ten zespół, który udało nam się stworzyć, będzie predysponowany do walki o jeden z medali. Jeżeli chodzi o charakterystykę zespołu poszczególnych dziewczyn, to tak jak tutaj na tej tabeli, którą dostaliście od organizatora naszej konferencji, a przyszło do zespołu kilka nowych zawodniczek. Wcześniej wspomniana Magda Śliwa, która wróciła do nas. Serdecznie ją witamy po raz któryś w klubie. Cieszymy się, że Magda chce w Dąbrowie Górnej się grać i się zgadzać z naszym klubem, może kiedyś na dłużej. Frauke Dirk, Belgijka, rozgrywająca, jedna z lepszych zawodniczek, grająca w dobrych klubach włoskich, tureckich. Zresztą Magda miała okazję z nią grać też we Włoszech. Katarzyna Zaroślińska, Organika Łódź, Sharon Blaze, ostatnio Centrostar Bydgoszcz, Dorota Ściurka, Paweł Mielec, Natalia Nuszel, Lew Sopot i Kasia Urban, nasza wychowanka, która wraca po długich latach z siatkówki plażowej na hale. Mam nadzieję, że Kasia będzie to udany powrót na hale. Z tym, że Kasia jeszcze będzie musiała dograć sezon plażowy do końca, także pojawi się w klubie dopiero po zakończeniu tego sezonu, ale jeżeli będziecie chcieli coś na ten temat więcej wiedzieć, to Kasia może udzielić informacji. Jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, zostaje ten sam. Tak jak wcześniej powiedziałem, Łukasz do nas dołączył. Podjęliśmy decyzję, że zespół potrzebuje trenera przygotowania motorycznego. Są to chyba teraz takie wymogi czasu, aby taki trener w zespole był. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o drużynę, a oczywiście jeszcze Jacek Stychno, fizjoterapeuta, też zostaje w zespole. Wiem, że pojawiły się na rynku takie spekulacje, że zmieniamy pierwszego trenera Waldka Kawkę. Były to spekulacje. Waldek jest z nami i będzie prowadził zespół w następnym sezonie. To może tyle. I szanowni Państwo, jeżeli są jakieś pytania do nas tutaj wszystkich, bardzo proszę. Tak, właśnie panie prezesie, pan wspominał, że taka kadra może liczyć 13 zawodniczek. Tak, bieżnie widzę, że jest chyba 14, plus jeszcze jest młoda
Więc ta kadra jest dosyć szeroka, jak na realia. Skąd właśnie ta decyzja, żeby jeszcze powiększyć to grono? Ja powiem tak, no, jeżeli chodzi o Kasię, no, Kasia podjęła taką decyzję powrotu na halę. My oczywiście do tej jej prośby przychyliliśmy się, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to nasza wychowanka, a wszyscy trenerzy, szczególnie Waldek Kawka, uważa, że Kasia jest to jeden z większych talentów, jeżeli chodzi o siatkówkę i ma wszelkie predyspozycje na granie w hali, stąd tak niespodziewanie, że tak powiem, dorobiliśmy się 14 zawodniczki, a czemu 13, oprócz Kasi 13, nie jest tajemnicą, że Kornikowska Natalia będzie musiała poddać się zabiegowi kolana. Nie wiemy, kiedy będzie do grania, stąd taka nasza decyzja o 13 zawodniczce i w zasadzie tyle na ten temat. Opinii trenera jakościowo jest do góry, jeżeli chodzi o skład personalny? Nie, no skład personalny budowaliśmy też zarówno pod względem umiejętności poszczególnych zawodniczek i także charakterologicznym, także jest to mieszanka doświadczenia i młodości. Na te, tak powiem, warunki, które mogliśmy sobie pozwolić w tym roku, no to jest, wydaje nam się, skład jak najbardziej optymalny, aby móc walczyć o, powiedzmy, medale w tym roku. Mi się jakby dwie kluczowe zawodniczki, czyli Musztajnową i Kałady, prawda? Czyli te rozgrywające, w których się jakby buduje taktykę. Więc proszę powiedzieć, dlaczego taka decyzja? Akurat tak grywaliście fazę. Znaczy była opcja, że tak powiem, prowadzenia z powrotem Madzi Śliwy, która zresztą chciała do nas wrócić, dlatego z tego skorzystaliśmy. Natomiast no, nie ukrywajmy, grając o, że tak powiem, budując drużynę, jak bym powiedział, na następny sezon, bierzemy pod uwagę też taktykę, prawda? Także no tutaj te dwie zawodniczki nowe, rozgrywające, będą spełniały nasze, myślę, oczekiwania pod kątem zawodniczek, które przychodzą do naszego klubu w tym sezonie. Muszę powiedzieć, bo ja może źle pamiętam, albo się mylę, ale miałem wrażenie, że jak pani Marko się żegnała z klubem, po części była też decyzja MKS-u, przynajmniej tak wypowiedź prezesa Karlika taką podjęła. To pytanie do prezesa Karlika w tym. No to ten powiedzieć. Ale z perspektywy tych czasu to trzeba powiedzieć, że to by było, że wtedy pani Magda nie przedłużyła. Szanowni Państwo, może ja wejdę słowo. Ja zresztą powiedziałem to właśnie, powiedziałem to Magdzie. Tak, to był nasz błąd. Przepraszam Panie Prezesie, ja chciałbym jakieś tak, może w skrócie, kulisy tych ewentualnych rozmów, bo chyba by było trudno namówić obie panie rozgrywające, czy któreś tam z kolei, które przyszły panie do zespołu do gry tutaj do gry. Czy było prosto, tak? Zadzwonił pan trzy razy do menedżera i raz ciach i koniec, tak? Czy ja powiem, tak, jeżeli chodzi o Magdę, to myślę, że Magda będzie się w tym temacie też mogła wypowiedzieć. Natomiast ja tak jak powiedziałem wcześniej, był to z naszej strony błąd i do tego przyznajemy się. Natomiast jeżeli chodzi z naszej strony, rozstaliśmy się wtedy z Magdą w sposób przyjacielski, nie zrywaliśmy ze sobą głosów, wiedząc, że taka sytuacja może nastąpić w przyszłości. Także myślę, że z Magdą nie było nam trudno dojść do porozumienia o powrocie. Natomiast jeżeli chodzi o Frałkę, no, pamiętacie końcówkę sezonu, nie do końca nasze rozegranie w tych decydujących meczach się sprawdziło, stąd zaczęliśmy poszukiwać mocnych zawodniczek na tą pozycję, a akurat pojawiła się propozycja
Frałkę, którą przyjęliśmy, muszę wam, jeżeli chodzi o te kulisy, to była to pierwsza zawodnicza, z którą podpisaliśmy w ogóle kontrakt. Ona dosyć długo była trzymana, że tak powiem, w tajemnicy, natomiast to była pierwsza zawodniczka i najwcześniej podpisaliśmy z nią kontrakt, bo jak dobrze sobie przypominam, to już chyba było na początku maja, tak? Pani Magda, to niestety jest krok w tył, ten sportowy, taki z lepszej drużyny do słabszej. Czy w ogóle bierze to pani jeszcze pod uwagę na tym etapie kariery? I drugie pytanie, mam pytanie, jakby pani mogła scharakteryzować Belgijkę, z którą będzie pani rywalizować o miejsce w składzie, skoro się znacie, jest pracował. Czy to jest krok w tył, to nie wiem, czy to jest właściwe określenie, bo myślę, zarówno Dąbrowa, Trew, Muszynianka, Bielsko w tym sezonie to były zespoły, które miały równe szanse zdobyć medale, także tutaj ja się wcale nie cofam i będę z tą drużyną walczyć o medal tak samo ambitnie, jak robiłam to w zeszłym roku. Natomiast jeszcze odnośnie tej rozmowy, którą przeprowadziliście wcześniej o tej przerwie mojej tutaj w Dąbrowie, myślę, że może to się też fajnie stało, bo moje marzenie się też spełniło i mogłam zagrać z córką w jednym zespole, także tutaj my się rozstaliśmy, ale no ja też skorzystałam na takiej okazji, można powiedzieć, prywatnej. Z wielką chęcią wracam do Dąbrowy, bo tak no naprawdę czuję tutaj bardzo duży sentyment do wszystkich ludzi, którzy tutaj pracują. Jest bardzo profesjonalne podejście do sprawy. Mówię tutaj i zarówno o sztabie trenerskim, jak i tutaj o całej górze i organizacji, o wszystkich ludziach, którzy tutaj są, więc ja się bardzo cieszę, że mogę dalej dla nich pracować. A odnośnie Frauke, myślę, że to będzie zdrowa rywalizacja, dlatego że jest to dziewczyna, która prezentuje bardzo wysoki poziom. Miałyśmy możliwość grania razem w Wiczęcy. I jest to naprawdę bardzo ugodowa dziewczyna, bardzo z dobrym charakterem, waleczna, także dla nas tutaj myślę, że będzie zdrowa rywalizacja o miejsce w składzie. I kto grał więcej w Wiczęcy, pani czy? Ja. Ty też tak. Wszystko jest otwarte. Dobrze, panie prezesie, zgłaszamy do grupu HWC, czy ryzykujemy, czy nie bawimy się? Szanowni Państwo, tak, zaryzykowaliśmy wystąpienie o dziką kartę w Lidze Mistrzów, mistrzyń. Niestety nie udało się. Była ta nasza prośba o tą kartę, była, że tak powiem, wspomożona przez naszych sponsorów, którzy w razie ewentualnego otrzymania tej karty zobligowali się, że pokryją nam koszty udziału w tej lidze. Natomiast co do Pucharu CEFT, takich deklaracji nie mamy. Nasz klub w zeszłym sezonie, jak Państwo wiecie, doszedł bardzo wysoko, ale okupiliśmy to, bym powiem, dużą eksploatacją drużyny i myślę, że to była też jedna z przyczyn, że brak było nas w play-offach. Natomiast też bardzo mocno dotknęło nas to finansowo. Natomiast nie przełożyło to się w żaden sposób, może w żaden, albo nie w oczekiwany sposób przez naszych sponsorów na wartość medialną. Stąd podjęliśmy takie działanie co do Ligi Mistrzów, nie udało się, będziemy się koncentrować w tym sezonie, w tej chwili już jest za późno po prostu wystartowania w Pucharze C, będziemy się koncentrowali na lidze i będziemy próbowali zdobyć sobie to miejsce w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Pani Kasi, kiedy pani będzie do dyspozycji już tylko i wyłącznie tutaj, jak mówię, skąd decyzja? Czy to jest całkowicie zamyka sobie pani już jakby drogę powrotu na piasek? Oczywiście nie zamykam sobie tej drogi, aczkolwiek jestem bardzo zadowolona, że mogę być zawodniczką Dąbrowicza i tutaj wielki ukłon dla pana prezesa, dla trenerów, że mogłam wrócić i że dalej mam szansę. Tak jak mówię, chcę być fair wobec wszystkich, żeby nie było żadnych problemów, chcę dokończyć sezon plażowy i wtedy będę do dyspozycji tutaj klubu, tak żeby nie było po prostu żadnych problemów. Trener, jak poczyna na to, że będziecie musieli czekać na jedną zawodniczkę w spokoju, czy? Nie, w spokoju. Jaki to jest termin, proszę powiedzieć? Z
pierwszym sierpniu jestem. W pierwszym sierpniu, czyli... Jeżeli można, trenerze, plan przygotowań, kiedy wy zaczniecie, jakiś... Znaczy, ruszamy 1 sierpnia. Z tego, co wstępnie dotarły do nas informacje, mamy ruszyć rozgrywkami w połowie października, z tego, co wstępnie zostało ustalone. Natomiast jakieś większe ustalenia będą na spotkaniu prezesów, myślę, już w niedługim czasie. Jeszcze pytanie do nowego trenera przygotowania motorycznego. Czy mógłby nam powiedzieć coś o swoim doświadczeniu i o tym, jak widzi pan swoją rolę w klubie? Tak, wcześniej miałem przyjemność pracować z różnymi zawodniczkami, jeżeli mówimy o siatkówce. Natomiast była to praca bardziej indywidualna, reprezentując pewną klinikę fizjoterapeutyczną z Wielunia. Więc doświadczenie z siatkówką posiadam. No tutaj będziemy stawiać na mocno indywidualną pracę, czyli pierwszym etapem będzie szereg testów motorycznych, by określić potencjał zawodniczek. I skupimy się na dwóch aspektach. Z jednej strony prewencja przeciwurazowa, z drugiej strony jak najbardziej optymalna forma pod względem motorycznym, co bezpośrednio przekłada się na wyniki później w grze. Jeszcze tyle. Myślę, że pan będzie na co dzień w trakcie przygotowań, tak? Od 1 sierpnia? Tak jest, tak. Sztabu, co? Dokładnie. Może w prezesie w gronie sponsorów coś się zmienia? Jeszcze pracujecie na przykład? Czy jakieś niespodzianki dla nas? Znaczy powiem tak, żaden ze sponsorów od nas nie odchodzi. Z wszystkimi mamy albo kontrakty ważne na przyszły sezon, albo przedłużyliśmy te kontrakty. Nie ukrywam, że toczą się rozmowy z trzema dużymi firmami. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca, półtora miesiąca będzie coś na ten temat wiadomo. My jako zarząd bardziej koncentrujemy się już dzisiaj, można powiedzieć, na zbudowaniu budżetu na sezon 2012-2013. Bo tak jakby ten finansowo ten sezon mamy dopięty. Natomiast wszystko, co uda się nam dodatkowo wypracować, czy w tym roku, czy na początku przyszłego roku, będzie służyło dla budowania drużyny na sezon 2012-2013. Mam nadzieję, że na Ligę Mistrzów. Pani Magdy, fakt, że działacze w porozumieniu ze sponsorami podjęli decyzję, że nie będą się bić w Europie, dla zawodniczki jest w jakiś sposób rozczarowujące? Czy jakby podpisuje się pani pod decyzję? Wiadomo, że jeśli chodzi o ambicje sportowca i każdej z nas zawodniczki, myślę, że takie puchary to są kolejną drogą do osiągania sukcesów i to są kolejne wyzwania, które każdy chętnie przyjmuje. Natomiast są to bardzo ciężkie rozgrywki, które zaburzają cały harmonogram, jeśli chodzi o przygotowania i formy w trakcie ligi. Także tutaj są plusy i minusy. Także no, myślę, że będzie troszeczkę spokojniej, bo zajmiemy się ligą, zajmiemy się celem, który mamy osiągnąć. Natomiast gdzieś tam na pewno taki delikatny żal jest, że w takich pucharach się nie startuje. Ale za to rywalki będą grać, będą słabsze. Szanowni Państwo, ja wnioskuję, że jeszcze może być drobny, tak? Jeszcze momencik jeszcze. Ja chciałem tylko dodać, że ta nasza decyzja jest co do pucharów pokierowana tym, co wcześniej powiedziałem, ale to też ma służyć temu, żeby w przyszłym sezonie 12-13, żebyśmy właśnie w tych pucharach grali, żebyśmy byli mocni, żebyśmy zbudowali po pierwsze podstawy finansowe na zbudowanie drużyny na te puchary europejskie, a po drugie finansowo, żeby zespół, znaczy drużynę było stać na te puchary. I ten sezon nie można mówić, że my go w jakiś sposób przekreślamy, nie gramy w tych pucharach. Przyjmijmy takie stwierdzenie. Ma to służyć zbudowaniu podstaw finansowych i zbudowaniu drużyny na puchary europejskie w sezonie 2012-2013. Taka jest nasza strategia. Siatkówki Mirek Stroński. Panie prezesie, ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do składu. Także rzeczywiście jest długa ławka, ale czy nie należało w tym sezonie pomyśleć również o drugiej libero? Bo jak wiadomo, brak kontuzjowanej Krysi Strasz, powiedzmy po części, była przyczyną
takiego końca sezonu 2012-2013. Rozmawialiśmy nad takim wariantem, ja to może oddam Leszkowi głos. Znaczy tak, to fakt, rozmawialiśmy nad takim wariantem, żeby były zatrudnione dwie libero. Natomiast no, z przyczyn takich, a nie innych, zdecydowaliśmy się na zatrudnienie większej liczby przyjmujących. Ten sezon przede wszystkim pokazał, że liga była długa i wyczerpująca, zwłaszcza końcówka dla naszego zespołu, gdzie byliśmy, tak powiem, posypani w kontuzjach i urazach. Natomiast no, nie chcielibyśmy dopuścić takiej sytuacji, że będziemy mieli problem nawet z obsadzeniem zawodniczki na pozycji przyjmującej. Zawodniczka przyjmująca, no, Mati w pewien sposób poradziła sobie na libero, nie możemy jej też tego odebrać. Natomiast no, w końcówkę graliśmy praktycznie dwoma przyjmującymi, prawda? Zero manewru. Tak jak prezes wcześniej wspomniał, Natalia jest przewidziana do zabiegu, w lipcu ma zabieg kolana. Nie wiemy, co będzie, także no tutaj zdecydowaliśmy się iść w kierunku zawodniczek przyjmujących, żeby zabezpieczyć sobie w razie czego pozycję przyjmującej, aniżeli jeszcze dodatkowego libero. Nie wiem, czy Państwo już wiecie, ale chciałbym powiedzieć, że we wrześniu na tej hali odbędzie się memoriał Agaty Mróz. Mam od organizatorów potwierdzoną informację, że będą to zespoły Chorwacji, Rosji, Słowacji i Polski. Także serdecznie Państwa we wrześniu zapraszamy tutaj do nas na ten turniej. Jeżeli nie ma więcej pytań, serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Zawsze jesteśmy dla Was otwarci. Mój telefon macie, trener macie, także zapraszamy do nowego wyczynu na wszystkie nasze spotkania. Dziękuję bardzo.